Pierwszy dzień rywalizacji w Nankin i od razu na dzień dobry złoto zawieszone naszej reprezentantki Agata Nowak. Serdeczne gratulacje, fantastyczna w ogóle, może nie niespodzianka, tak? Bo gdzieś tam wszyscy w głębi duszy liczą na to, że będziecie tutaj zdobywać medale. Ty rozpoczęłaś. Powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądał ten start, bo można powiedzieć, że rzutem na taśmę zakwalifikowałaś się do finału. Dla mnie to było straszne przeżycie, bo na samej konkurencji zaczęłam się tak stresować, że nie wyjdę do finału, że nie mogłam się opanować i pierwszą serię strzeliłam bardzo źle. Potem trochę nadgoniłam, ale w ostatniej serii też trochę mi nie poszło. W sumie wynik miałam niezadowalający, bo 372 to nie jest dobrze, zwłaszcza na zawodach takiej rangi. To raczej nie daje finału na przykład na Mistrzostwach Europy czy na Mistrzostwach Polski może jeszcze. Dlatego się bardzo zdziwiłam, że weszłam do tego finału. Ale oczywiście musiałam się uspokoić, wszystko od nowa się zaczynało, więc pomyślałam, że skoro weszłam ósma, to już gorzej być nie może i trzeba tylko jakoś starać się wspiąć w tym finale w górę jak najwyżej, jak tylko się da. Myślę, że ten poziom stresu był tak samo wysoki u wszystkich pozostałych zawodniczek, więc nie byłaś pewnie jedyna, której się trzęsła ręka. Natomiast jakby sam finał już pokazał, że pełna koncentracja, gdzieś jednak zeszło ciśnienie i strzelanie rewelacyjne. Znaczy starałam się jakoś w miarę uspokoić, opanować, skupić się na najważniejszym. No, oczywiście było kilka takich strzałów, które nie były zbyt dobre i nie powinny się tam w ogóle pojawić, aczkolwiek było też kilka takich, które zadecydowały o tym, że zostałam w finale, a potem go wygrałam. Co dla ciebie znaczy ten medal, zdobycie złota tutaj w Nanjing? No, dla mnie to jest tak jakby wygrać Mistrzostwa Świata. To jest ważne przeżycie, piękny medal, na pewno będę go wspominać.